Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy kontynuować serię Kilka słów o. Porozmawiamy o mandragorze. Jak wiecie, w mojej serii na początku materiałów omawiamy właściwości roślinne zaliczane do właściwości takich ziołoleczniczych. Mówię ogólnie o gatunku, pokroju rośliny, kwiatostanach i ogólnej charakterystyce. I tak również zaczynamy w przypadku mandragory. To może niektórych zaszokować, ponieważ kiedy często wspominam o mandragorze, większość osób kojarzy tą roślinę wyłącznie z filmów fantasy. Jednak jest to roślina występująca w naturze i jest to roślina zaliczana do gatunku psiankowatych. Ma spiszowy korzeń, który jest tak naprawdę kwintesencją tej rośliny i najbardziej rozpoznawalnym jej elementem. Do tego w dużej mierze przejdziemy później, ponieważ dookoła tego korzenia naprawdę bardzo dużo legend opiewa, a także działań i właściwości magicznych. Patrząc na mandragorę, zwracamy w pierwszym momencie uwagę na jej wzrost, który jest dosyć mały, ponieważ taka mandragora rośnie średnio około 20 cm. A to dlatego, że większość tej rośliny skupia się tak naprawdę w rozwój pod ziemią, czyli właśnie w bryłę korzeniową. Mandragora owszem ma liście, które układają się w tak zwaną rozetę, kształt rozety. Posiada mandragora również kwiaty i to w zależności od gatunku. Kwiaty te mają kolor taki lekko zielonkawy bądź fioletowy. I co za tym idzie, skoro są i kwiaty, to owoce, w tym przypadku jagody. Ogólnikowo przyjmuje się, że mandragorę spotkamy w trzech gatunkach. Spotkałam się źródłami mówiącymi o 4 do nawet 6 gatunków. Pozwólcie, że zostanę przy tej oficjalnej wersji. A więc spotkamy się z mandragorą tak zwaną żeńską, męską, czyli lekarską i jesienną. I to są najpopularniejsze odmiany mandragory, które możemy spotkać na większości tak naprawdę takich średniowiecznych rycin. Spotkamy również gatunek mandragory zwanej himalajską. W Polsce mandragora najprawdopodobniej nie występowała nigdy naturalnie, chociaż są przesłanki mówiące o tym, że na południu kraju tak od XIII do XVI wieku można było mandragorę spotkać. Jednakże nie jest to pewne źródło. Mandragorę bardzo ciężko się uprawia. Samo kiełkowanie tej rośliny często zajmuje nawet do 2 lat. W trakcie, właściwie dzięki czemu, hodując taką roślinę, uprawiając, my budujemy z nią kontakt. Dlatego też uważa się, że mandragorę najlepiej uprawiać samemu, jeżeli będziecie używać jej korzenia do jakichkolwiek celów magicznych. I to jak najbardziej ma sens. Bo jak już wiemy, mandragora prawdopodobnie nie występowała naturalnie na terenach Polski, co zatem idzie w wielu innych krajach europejskich. A miała swoje one lata świetlności, szczególnie w krajach germańskich. Była naprawdę takim rarytasem, tym bardziej, że wyhodowanie tej rośliny, sam proces kiełkowania może zajmować nawet do 2 lat. I dla osób bardziej takich łasych na lepsze ceny w przypadku korzenia mandragory, no nie czekały dobre wiadomości, ponieważ wykorzystywano korzenie różnych innych roślin, aby kształtować je na wzór korzenia mandragory i nadawać temu korzeniu tych cech antropomorficznych. Prawdopodobnie nie zaskoczę Was, mówiąc, że mandragora była kiedyś wykorzystywana naprawdę szeroko w medycynie i do dzisiaj są przesłanki, już używa się jej w takich bardziej alternatywnych metodach leczenia. Wykonuje się również z jej owoców wino, ponieważ w pewnym momencie oni nie mają tych substancji toksycznych. Toksycznych, właściwie narkotycznych, ponieważ mandragora zawiera hiosciaminę, a także skopolaminę, która ma właśnie te działania takie narkotyczne, halucynogenne, nasenne. I kiedyś właśnie mandragorę wykorzystywano w momencie, kiedy ktoś miał problem ze snem, kiedy ktoś odczuwał silny ból. Są przesłanki, iż wykorzystywano mandragorę, aby wywołać taki stan głębokiego snu w trakcie różnych zabiegów. Mandragorę wykorzystywano również w momencie, kiedy był problem z potencją czy płodnością, ponieważ mandragorę uważa się za afrodyzjak, a także w momentach takich po prostu braku łaknienia były przesłanki, iż mandragora pomaga. Właściwie pierwotnie po staropolsku mandragora nosiła inną nazwę. Zwano ją pokrzykiem, wisielcem, krzykawcem, stryczkiem, dlatego że roślina ta miała rosnąć w miejscu, gdzie dokonywano egzekucji. Różne płyny ustrojowe ściekając z osób skazanych miały nawozić tą roślinę. Sama mandragora oficjalnie w staropolszczyźnie dostała taką nazwę mniej więcej w XVI wieku i potem też w czasie inną roślinę zwano pokrzykiem. Mianowicie mówię tutaj o tropie belladonnie.
Skoro jesteśmy przy temacie mandragory, a także belladonny, nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tak zwanej maści czarownic. W XVI wieku pisarze-zielarze wspominają o użyciu zielonej maści przez czarownicę. W skład takiej maści wchodziła chociażby mandragora, belladona, haszysz, lulek czy opium. Maść czarownicy jest bardzo mocno, ma właściwości tak naprawdę bardzo mocno narkotyczne, halucynogenne, nasenne. Wcierano taką maść w miejsca dobrze ukrwione, często przy pomocy patyczka wcierano taką maść w obrębie pochwy, po czym osoba pod wpływem tej maści zapadała w głęboki, mocny sen, trwający nawet do 36 godzin, podczas którego miała wizję lotu na kiju, stąd później zostało spopularyzowane, że czarownice latają na miotle. Odnośnie tej maści, dla osób, które uśmiechnęły się pod nosem i pomyślały, że to jest dobry pomysł, żeby taką maść wykonać, to ja bardzo odradzam. Ogólnie mówiąc tutaj o tej maści, nie chcę nikogo namawiać czy propagować używanie różnych substancji narkotycznych wywołujących halucynacje czy inne takie efekty. Przy wykonywaniu tej maści potrzeba naprawdę ogromu wiedzy, precyzji i świadomości, jak takie rośliny przygotować, ponieważ dana obróbka termiczna potrafi nasilić lub osłabić konkretne właściwości danej rośliny. Ja to mówię jako forma ciekawostki, ponieważ wzmianki o tej maści znajdziecie w wielu książkach. Samo przygotowanie zachowam dla siebie. I lepiej tak niech pozostanie. Odnośnie zastosowania mandragory w magii mamy tutaj naprawdę szeroki wachlarz. Od wykonywania z jej korzenia fletu, po wykorzystywanie jej w różnych zaklęciach miłosnych, co było bardzo powszechne, używając do tego różnych inkantacji, odpowiednich sposobów zbioru mandragory, po wykonywanie z niej eliksiru ochronno-oczyszczającego. Aby wykonać taki eliksir, moczono mandragorę 3 dni, której nie można było podglądać. Potem suszono taki korzeń, owijano w jedwab, wykonywano inne praktyki i używano inkantacji, dzięki czemu zaklinano tą wodę, która stawała się właśnie tym eliksirem. Mandragora była kwintesencją właściwości antropomorficznych, więc nie zdziwię Was, mówiąc, że również w taki sposób wykorzystywano jej korzeń. Istnieją źródła germańskie mówiące o wykonywaniu z mandragory tak zwanego alrunach, wolę to przeczytać niż przejęzyczyć. I było to swojego rodzaju fetysz, czyli taka figurka, którą karmiono, przebierano, dbano o nią i jakby pielęgnowanie tego korzenia miało przynosić pomyślność, ale w momencie, kiedy osoba posiadająca taki fetysz zaniedbała korzeń, mogła sprowadzić na siebie bardzo duże niebezpieczeństwo. Istnieją także źródła mówiące, że mandragorę stawiano w pozycji tak zwanego chowańca. Jest wzmianka o tym, że kobieta zachodząc w ciążę pozyskiwała taki korzeń mandragory i przez 9 miesięcy podlewała taką mandragorę mlekiem, a także własną krwią. I w momencie, kiedy kobieta zaczynała rodzić, mandragora przejmowała na siebie część bólów porodowych. I wzmiankę o tym konkretnym, o tej konkretnej praktyce znajdziecie chociażby w filmie Labirynt Fauna, który bardzo silnie nawiązuje do tego konkretnego zabiegu magicznego. Jeżeli uważacie, że samo zastosowanie mandragory w magii jest bardzo szerokie i skomplikowane, to nie opowiadałam Wam jeszcze o tym, jak w ogóle taką mandragorę można pozyskać, po prostu zerwać, zebrać. Nawet nie wspominam o tym, jak ciężko jest mandragorę wyhodować. Aby zerwać taką mandragorę, często zatykano uszy woskiem pszczelim. Robiono to przy pomocy czarnego psa czy czarnego koguta. Często trzeba było taką mandragorę obsikać, aby ją zerwać, a nawet wtedy trzeba było ją zerwać tyłem i tylko podczas pełni księżyca. Jest to troszeczkę niemożliwe, aby w materiale zawrzeć wszystkie wzmianki odnośnie zastosowania mandragory w dawnej medycynie czy praktykach magicznych, więc zachęcam Was, abyście poczytali o tej roślinie na własną rękę. Miejcie świadomość, że jest to roślina bardzo potężna. Nie mówię tutaj tylko o właściwościach halucynogennych, do czego, broń bogowie, Was nie zachęcam, ale mówię również o właściwościach magicznych tej rośliny. To jest naprawdę bardzo magicznie potężna roślina i trzeba mieć świadomość, jeżeli kiedykolwiek zdecydujecie się na pracę właśnie z tą rośliną. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sława!